bo to myślę, że to jest ładne miejsce. Także, a że pogoda dopisuje, lato w pełni, to możemy tu sobie posiedzieć i porozmawiać o bardzo wielu rzeczach, które się działy na Rapidzie, bo działo się, dobrze wiemy o tym wszyscy, bardzo dużo, bo i puchar, i liga, ale może przejdźmy do konkretnych. No właśnie, zacznijmy od końca, czyli od piątku i od pucharu ligi. To były mecze 1/8 finałów. Przypominamy, Estunik otrzymał wylosowo wolny los i poza nim awansowali SM Górnik Kokocinec, którzy pokonali Gobliny, Pap Szacun, który ograł RR Projekt 9-7, Bonito z Juloko 7-1, Węgorze z KTG 10-2, Minowa z Alboysami 3-2 i Hungerbud, mistrz Ekstraligi z Premium Appetite, przepraszam, 3-1. Jakaś niespodzianka dla ciebie? Znaczy, wszystkie mecze tak się pokończyły, chyba tak jak wszyscy myśleliśmy, się pokończą, z tym, że bardzo dużo zespołów tych uważanych za faworytów się bardzo męczyło, bo wspomnę tutaj o Kokocińcu, który bramkę strzelił chyba na minutę przed końcem, tam było 4-4 z Goblinami. Gobliny bardzo poważnie do tego meczu podeszły. Pełny skład, pełne zestawienie, Kokociniec, no jak to zawsze, nawet mecz rozpoczęli w czterech, a kapitan troszeczkę się spóźnił, biegł już po rozpoczęciu, żeby zdążyć pomóc kolegom. I tak mówię, minuta do końca, taki mały błąd bramkarza Goblinów, notabene bardzo dobry występ tego zawodnika, no tu mu się, to już też żeśmy mówili kiedyś, czasami się przydarza taki błąd, bramkarz zawsze najbardziej cierpi, bo to jego błędy są najbardziej widoczne. Zły wyrzut piłką, praktycznie wyrzucił na kontrę, to się zakończyło bramką i 5-4, a ja już myślałem, że doczekamy się karnych. No nie doczekaliśmy się, będziemy teraz losować pary ćwierćfinałowe, no mała zmiana, ale o tej zmianie opowiesz ty. Tak, mała zmiana, ponieważ jedna drużyna wylosuje wolny los, no tyle się zgłosiło drużyn i tak to wychodzi. Ćwierćfinały będą tylko 3, więc wszystkie te ćwierćfinały odbędą się w najbliższy piątek, 30 maja w Klatce. Pierwszy mecz 19:30, to też będziemy tak losować, drugi mecz 20:15, trzeci mecz 21:00. A więc już teraz, no można powiedzieć, wchodzimy na wyższy poziom, te mecze w Klatce, no wszyscy mówią, że to miejsce dla Ekstraligi, plus dla szczęśliwców, którzy od czasu do czasu mogą tam zagrać, a więc ćwierćfinały, półfinały, finał w Klatce. No i jedziemy z tym losowaniem, 19:30, mecz Minowa Ekochem, Węgorze. Godzina 20:15, SM Górnik Kokociniec, Pap Szacun Katowice i o 21:00 Bonito Estunik. Wolny los ma mistrz Hungerwood. Skomentuj. Zrządzenie losu, że ci uznawani za najlepszych przechodzą bez walki, no ale cóż, los tak chciał, niech tak zostanie. Czyli jeszcze raz, 19:30 Minowa Ekochem Węgorze, 20:15 SM Górnik Kokociniec, Pap Szacun Katowice i o 21:00 Bonito Estunik. To są nasze pary drużyn ćwierćfinałowe. Hungerbud już w półfinale. Masz swoich faworytów? No, tu ciężko powiedzieć, bo pewnie no trudno nie myśleć, że w spotkaniu Kokociniec Pap Szacun nie jest faworytem Kokociniec, no ale już mecz Bonito Estunik i Minowa Węgorze, no to myślę, że Węgorze co prawda zespół pierwszoligowy, Minowa, pamiętajmy, Ekstraliga i to dość mocna, w zeszłym sezonie duży sukces, no ale te Węgorze praktycznie też już mają wywalczony awans i pokazują, że grać potrafią, także to będzie chyba jeden z ciekawszych meczy. Odstawiamy puchar tutaj na bok i zaczynamy rozmawiać o Ekstralidze. Dużo mamy meczy, musimy to jakoś ogarnąć w czasie. I tak już 19 Ratusz Team SM Górnik Kokociniec. No mecz do jednej bramki, Ratusz miał dwóch na zmianę, no to jest w ich przypadku coś fajnego. Niemniej do jednej bramki po zmianie stron, gdyż to wtedy się na dobre rozchylał Mateusz Blady. Łącznie 5 goli, 6-1. Kokociniec, udany początek tygodnia. Kokociniec w ogóle ostatnio prezentuje się bardzo dobrze i te wszystkie mecze tak jakoś rozstrzyga na swoją korzyść, tak jakby bez problemu. Oni coraz głośniej mówią o tym, że chcą skończyć sezon na podium i mają wszelkie ku temu szanse. Aczkolwiek 4 mecze im zostały, a jak będziemy mówić za chwilę i dojdziemy do tego, to nikt nie składa broni. Te zespoły ze środka tabeli i z dalszych miejsc wcale nie złożyły broni, także tutaj będzie walka do samego końca, do ostatniego spotkania.
Lions Hungerbud, no chyba najlepszy, jak albo najlepszy, bo jeden z najlepszych meczów Lionsów w tym sezonie ekstraligowym, ich pierwszym pobycie. No Beniaminek broni się przed spadkiem, ciężko to wygląda. Niemniej no, z broniącym tytułu mistrzowskiego i mającym aspiracje znowu na sięgnięcie po koronę Hungerbudem zagrali świetny mecz. Tam naprawdę Marcin Grzywa musiał wejść na najwyższe możliwe obroty, ten lider Hungerbudu, żeby wyciągnąć wynik. No w końcu udało się 5-4. No ale oprócz tego, że bardzo fajnie Hungerbud grał, no taka nieprzyjemna sytuacja z Marianem Langnerem, czerwona kartka. No cóż, no czerwona kartka, kara do końca sezonu, tak jak mówiliśmy, i ja bym to na dalszy plan gdzieś przełożył. Natomiast bardzo chciałem tu pochwalić Lions United. Oczywiście rozmawiałem z panem Łukaszem, który powiedział, że zaczynałem wyciągać pierwsze wnioski z tych przegranych pojedynków. Jak widać, te wnioski wyciągałem w taki bardzo pozytywny sposób. Wynik bardzo dobry. Może szkoda, że nie ma punktów, ale tu się nikt nie martwi, nikt nie jakoś nie składa broni. Lionsi walczą do końca, będą walczyć. To mi się bardzo podoba, że ten zespół jest taki skonsolidowany, wie czego chce. A tutaj taką niespodziankę mówię, powiem, że dzisiaj już po cichu mówią, że zawitają do nas na hali. Lions? Tak, Lionsi, także bardzo nas to cieszy. Widać, że ta nasza współpraca idzie w dobrym kierunku, także zapraszamy serdecznie. No i cóż, no i czekamy na dalszy rozwój wypadków. No Hungerbud wygrał ten mecz, tak samo jak wygrał również 19 mecz Demetrix z GLS-em. Też jedną bramką decydująca, fantastyczna bramka Gerarda, popularnego cieślara. Szkoda trochę, że potem dostał żółtą kartkę i końcówkę meczu musieli się bronić jego koledzy jednego mniej, no ale udało się wyciągnąć ten mecz. No niemniej jednak kapitalny jego mecz, kapitalny gol, bo ja akurat to obserwowałem, poszedł od połowy boiska, strzelił nie do obrony, praktycznie nad głową bramkarza ta piłka wpadła, jak on to mówi, pod latę. No potem mu się troszkę głowa zagotowała i za niesportowe zachowanie żółta kartka, czym spowodował, że tą ostatnią minutę Demetrix musiał się bronić w czterech, ale dał radę i no ja jestem bardzo zbudowany postawą tego zespołu, bo naprawdę czynią tu, no nie powiem cuda jakieś czy coś, ale dojdziemy do drugiego ich meczu, także to potwierdzi moje słowa. Minowaka Designer, kolejny mecz ekstraligowy, to już jesteśmy 20 maja. No wygranaka Designer, dosyć łatwa i przyjemna, to był szósty mecz bez porażki. Na dłużej chyba zatrzymamy się przy Designer po ich drugim meczu, tym ubiegłotygodniowym. No niemniej tylko zasugeruje Łukasz Jagiełło, 3 bramki do przerwy 2-2. No Minowa za słaba na czołówkę, za mocna na utrzymanie się. I tak chyba ten sezon wyglądać będzie do końca. Chyba tak, bo co prawda pucharowy występ, mówiliśmy już o tym, zakończył się ich sukcesem, ale tam ten mentor drużyny, pan Kuna Jerzy, no cały czas chodzi i mówi, że nie podoba mu się to, bo nie ma składu, to nie ma bramkarza, to czegoś tam, że on musi chodzić, prosić się. Wiadomo, że on już raczej nie gra w piłeczkę, no ale pomimo, że wszystko chłopcy mają podane jak na tacy, to jakoś ich nie ma i tam jakieś problemy kadrowe. No troszkę zniesmaczony był, ja myślę, że te kłopoty są tylko przejściowe i pan Kuna to jakoś poukłada, żeby sezon był lepszy, bo to, że Minowa może walczyć o najwyższe cele, to udowodniła pół roku temu, jesienią, także no pozostaje im życzyć jakiejś takiej większej wiary w swoje umiejętności i większej dyscypliny chyba. Nie taktycznej na boisku, ale tej takiej dyscypliny frekwencyjnej. Po fajnym meczu z Hungerbudem, który jest no, lider, no ex aequo na chwilę obecną na pierwszym miejscu, no, ale wiadomo, wygrał z Europrestige bezpośredni mecz, dlatego na pierwszym miejscu. Lionsi musieli mierzyć się z drugą drużyną ścisłej czołówki z Europrestige, bardzo ciężki ten ostatni tydzień. No i tu już nie było tak kolorowo jak z Hungerbudem, aczkolwiek też dobra gra Lionsów. Porażka 0-4, dwie bramki Rafała Witkowskiego, dwie Krzyśka Mazura. No, Europrestige zgodnie z planem. No Europrestige, no sam powiedziałeś, Mazur, Witkowski, no to są nazwiska znane tutaj w środowisku piłkarskim na Śląsku, bo Mazur w niejednym tutaj klubie grał, no Witkowski to, przepraszam, nie wspomnę. No natomiast no Lionsi to raczej zespół, można powiedzieć, amatorów, którzy starają się tym byłym zawodnikom, czy jeszcze aktualnym niektórym dorównać i idzie im to bardzo dobrze. No Europrestige fajnie wszedł w ten mecz, no
Brameczka jedna, druga, trzecia i było po spotkaniu w drugiej połowie mecz bardzo wyrównany, no ale chyba przewaga z pierwszej. To był Europress, jest za bardzo doświadczonym zespołem, żeby sobie taką przewagę dać wydrzeć, także te 4-0 to jest taki wynik odzwierciedlający to, co działo się na boisku. Po 5 bramkach w meczu z Ratuszem 3 bramki dołożył Mateusz Blady w starciu z Węglosmykiem, no ale jak ważne były te bramki, pokazuje przebieg meczu. 2-2 do przerwy, no i dopiero w drugiej połowie Kokociniec no, rozstrzyga ten mecz, właśnie głównie dzięki temu hat-trickowi Bladego. Była to trzecia porażka w ostatnich 4 meczach Węglosmyka. Patrzymy rzut oka na tabelę. Raczej tutaj no, nie powinno się nic złego stać, aczkolwiek Węglosmyk szybko musi no, zrobić ze 3-6 punktów, bo może być ciepło. Może być, bo ja tak patrząc w historię ligi, to wiem, że do utrzymania potrzebne jest te 15-16 punktów, także Węglosmyk ma ich na razie 11. A to zdecydowanie za mało, czyli to nawet powiem, że jak jeden mecz wygrałem, to też może nie wystarczyć do tego, żeby zostać, aczkolwiek no, czas pokaże. Chwaliliśmy Demetrix, teraz ich już bardzo będziemy chwalić. SWA 11-1 wygrana Demetrixu, no grają jak z nut, naprawdę są, chyba wydaje się bezpieczni, 14 punktów w 11 meczach, świetna ta druga część sezonu. Natomiast SWA chwaliliśmy, miała takie 2 tygodnie, że wygrała 2 mecze, tam uciekła z samego dołu tabeli do środkowej strefy, a teraz znowu zaczyna być ciepło. No, ciepło, wszystko mówię, że jest ciepło, no bo naprawdę taki ten dół tabeli jest strasznie wyrównany punktowo, jeśli chodzi o umiejętności. No, dół tabeli zaczyna się praktycznie na miejscu 8, a może nawet i 7, także to trudno nazwać dołem, bo to jest pół tabeli jeszcze może z Ekstraligi spaść, natomiast wracając do meczu Demetrix z SWA, no ja tu oczywiście nie umniejszam sukcesu Demetrixu, który wykorzystał słabość rywala i wygrał dwucyfrówką. Natomiast na usprawiedliwienie z kolei SWA chcę powiedzieć, że był u mnie Darek Pacuła, bez swojego najlepszego obrońcy grali i to się odbiło, bo mówi, nie miał kto czyścić, nie miał kto poukładać tej gry od tyłu, to jedno, a dwa, no ja przypomnę, w ten dzień był naprawdę upał, było prawie 30 stopni, jeżeli dwóch zawodników, którzy ciągną grę SWA, przyjeżdżała prosto z treningu, no to no nie pociągną tej gry wieczorem, bo mimo wszystko no jeszcze z taką drużyną jak Demetrix, która może technicznie nie jest jakaś wygórowana czy zaawansowana, ale woli walki im nikt nie odbierze. Także tak jak mówię, no jak się przyjeżdża po ciężkim treningu w klubie w upale 30-stopniowym i jeszcze się chce zagrać mecz, no to tak się nie da. Stąd chyba tak, aż tak wysoka porażka. K-Designer Globetrans, no otrzyliśmy sobie pazurki na ten mecz, chyba najbardziej efektownie zapowiadający się w tym tygodniu ubiegłym. Gdyż K-Designer naprawdę rewelacyjna forma, Globetrans również, no starcie dwóch naprawdę bardzo mocnych drużyn. Rozstrzygnął chyba indywidualnie Łukasz Jagiełło, gdyż strzelił 3 bramki, no ale on właśnie w tych najważniejszych momentach brał na siebie ciężar gry, strzelał gole, dogrywał. No i wygrał on i wygrał K-Designer z Globetransem 5-1. Bardzo przystępny terminarz do końca sezonu drużyny Trzecioka. Będzie medal? Tak z niczego? Może być, zwłaszcza, że tam bardzo dobrze się dzieje w tej drużynie. Zresztą mówiliśmy to już niejednokrotnie. Wracając do meczu, też bardzo to dobrze poukładali. Z tego co wiem, to Szymon Trzeciok zajął się opieką nad Gabigą, co przyniosło efekt. Gabiga sobie w tym meczu nie naszczelał, choć przypomnijmy, że on w dalszym ciągu jest w walce o tytuł króla strzelców. Zresztą to chyba w ogóle taki słabszy tydzień pana Radka, bo oni gdzieś w klubie miał troszeczkę nie fart, bo tam jakieś mecze przegrane. I tutaj na Redboxie, gdzie się wydawało, że oni już pną się na te tytuł wicemistrzowski lub trzecie miejsce, tak troszeczkę ich K-Designer zastopował. No i tyle. No, Łukasz Łagieło widać czyni różnicę, to on 2 razy po 3 bramki w tym tygodniu, także to on zresztą się znalazł w 6 kolejki i myślę, że całkiem zasłużenie i myślę, że jakby była taka klasyfikacja piłkarz kolejki, to chyba śmiało moglibyśmy go wybrać właśnie i nominować do tego sukcesu. A co mówił Szymon Trzeciok, kapitan K-Designer w czasie tego meczu? Przemek Kępny, Bartek Kołodziej i Szymon Trzeciok z K-Designer. Obok mnie Szymon Trzeciok, K-Designer, na razie w pierwszej połowie 2-0 dla Was z Globetransem. No zgadza się, dobrze zaczęliśmy, dobrze ukłożony z tyłu, lider drużyny Globetrans Gabiga został krótko pokryty, bardzo fajne 2 strzały Łukasza Jagiełło, no i 2 bramki.
A chciałem jeszcze zapytać, początek sezonu słabiutki, straszny, powiedziałbym chyba najgorszy od kilku sezonów. No najgorszy powiedziałbym od samego początku. 3 mecze, 3 porażki, ostatnie miejsce, stosunek bramek minus 17. Ale 6 kolejnych meczy pokazało, że drużyny Katzajner jeszcze stać na walkę i jak na razie jest dobrze, a myślimy przy małej potyczce dzisiaj Globetransu o miejscu na pudle. No właśnie, to chciałem zapytać. Drugie, trzecie miejsce, może nawet pierwsze, a tak? Pierwsze, drugie myślę, że jest poza zasięgiem, dlatego że ilość meczy pozostałych do rozegrania oddaliła nas od tego, ale walka o trzecie miejsce z Kokocińcem, z WSD, z Globetransem jak najbardziej w zasięgu. No po tym meczu jak na razie widać, że jest taka szansa. Myślę, że tak. Dzięki bardzo, powodzenia. Dziękuję wzajemnie. Ostatni mecz, który chcemy opowiadać z Ekstralidze, nie opowiemy o nim za dużo, gdyż Gratusz nie pojawił się na mecz z WSD. No, dramat Ratusza trwa dalej. No. No pojawiło się tam kilku zawodników za mało, żeby rozegrać mecz. Ja dzisiaj rozmawiałem z Pieczyńskim, z Krzysiem. No cóż, no mówi on troszeczkę natłok obowiązków może wziął za dużo na swoje barki i ten sezon to chyba w ogóle jest taki już odpuszczony przez Ratusz. Rozmawiałem też z bramkarzem, który tak pół żartem, pół serio mówi, przecież w gruncie rzeczy nic się nie stanie, nie trzeba przecież grać zawsze w Ekstralidze, w pierwszej lidze też można, przynajmniej będzie motywacja, że coś wygrywamy, o coś walczymy i ja myślę, że jesienią będzie pierwsza liga bardzo ciężka, bo jeżeli Ratusz spadnie i Szarlej, który już jest jedną nogą w pierwszej lidze, i Lionsi, i nie wiem kto jeszcze, no to znowu wejść z pierwszej ligi do Ekstra znowu będzie bardzo ciężko. No właśnie mówiłeś, dół tabeli, góra, Europrestige, Hungerbut, no ale Hungerbut ma tą lepszą pozycję wyjściową, bo już nie dość, że ma jeden mecz rozegrany mniej, to ten bezpośrednie starcie z Europrestige wygrane. No i Kokociniec się czai, no i ten K-Designer. O Globetransie nie mówię, bo cały czas są w czołówce. No, kogo tu się nie wymieni z tej pierwszej piątki, bo WSD chyba już nie, no to ta pierwsza piątka naprawdę bardzo, bardzo mocna forma i bardzo dobra forma w końcówce sezonu. No tak, ja powiem, że Hungerbud ma ciężki terminarz, bo on naprawdę ma ciężkie te spotkania, acz w kuluarach tego zespołu słyszałem, że oni ze spokojem do niego podchodzą, bo mogą jeszcze spokojnie jeden mecz przegrać. Co prawda, no nie wiem, czy tak się stanie, ale nawet jak się potkną raz, to i tak są bezpieczni, bo te bezpośrednie spotkania mają powygrywane, także w dalszym ciągu no, matematycznie są najbliżej tego najwyższego stopnia podium. Przechodzimy do pierwszych lig. Bardzo dużo meczy w grupie A. Zapowiadaliśmy to tydzień temu. No i zaczynamy. Rockwell United 4-9. Dobry mecz na początku Rockwell, ale potem United. Marcin Flak 5 bramek. Rozstrzelał się United. No ucieka z tej strefy zespołów zagrożonych degradacją. Przynajmniej na chwilę. No jak, obecną. Jak pokażą następne mecze, o których będziemy mówić w tygodniu, to dużo sukces United, bo Rockwell bardzo dobrze się prezentuje. Tutaj dość wyraźne i wysokie zwycięstwo United. No widać FA nie rezygnuje. Aczkolwiek po kolejnym meczu jego humor troszkę był słabszy. No tutaj może no nie chcę od razu mówić, bo Rockwell grał drugi mecz w tym tygodniu, ale to złe dobrego początki. No można tak nazwać i chyba to jest dobre określenie. 3 mecze w tym tygodniu grała Atria. Pierwszy grała z RR Projekt. Bez problemów ograła Beniaminka 8-4. Między 8 a 19 minutą 5 goli, wszystkie z kontrataków. Już 7-2 do przerwy. No efektownie zaczęła Atria ten pierwszy mecz z tych trzech w ubiegłym tygodniu. No taki maraton Atri troszeczkę na własne życzenie, ale jak sam wspomniałeś, bardzo dobrze rozpoczęty i to był taki chyba kop do tego, żeby zdobywać kolejne punkty i wywindować się ze środka tabeli do tej pierwszej czwórki, na którą tutaj uprzedzę troszkę fakty, mają wielką szansę. Czerwone Byki Juloko, no Byki prowadził już 3-1 z Juloko, naprawdę mieli mecz na patelni. No niestety potem dla nich 4 gole bez odpowiedzi ze strony właśnie Juloko i Juloko wygrywa. Też ciężko tak mówić o tym meczu, zważając na to, jaką mamy wiedzę już po kolejnym. No ale przed kolejnym meczem Juloko to był bardzo dobry wynik z Bykami, gdyż dawał im duże szanse na awans do pierwszej czwórki. No dawał duże szanse i jakieś nadzieje. No niestety potem stało się jak się stało, no ale no mecz jak mecz walki przede wszystkim znamy. Byki miały już na patelni, a dla nich punkty są potrzebne jak powietrze. No tak, no ale no coś, nie udało się i
No, drugie 25 minut wyjątkowo nieudane dla Czerwonych Byków. Mam troszeczkę kłótni w zespole, ja obserwowałem ten mecz, niepotrzebny chyba, bo to się zawsze od tego zaczyna, jeżeli zawodnicy między sobą się nie umieją dogadać, to potem wszyscy są winni, tylko nie my i troszeczkę bym chyba tutaj więcej zaufania do siebie w zespole i jakiejś takiej wiary w swoich kolegów, a nie tylko krzyk i pretensje do wszystkiego i właściwie o nic. Pod ścianą po porażce z Rockwell w ubiegłym tygodniu stanęli Alboysi. Naprawdę mieli strasznie zagmatwaną sytuację przed rozpoczęciem tego tygodnia, no ale dwa mecze w tym tygodniu miały odwrócić ich słabą pozycję w tabeli i wejść do tej pierwszej czwórki. No, pierwszy mecz był z Węgorzami, drugi z Juloko, czyli dwie ekstra trudne przeszkody. No tym bardziej, że Węgorze to do tego meczu nie miały ani jednej porażki w Redboxie, tam chyba tylko dwa remisy. No i co się stało? No świetny mecz Tomasza Grucelskiego ze strony Węgorzy, ale to był jedyny gracz, który sprawiał problemy Alboysi, bardziej zbilansowany ten atak, wiadomo, bracia Jakubczyk, świetny mecz Kocura. No i wygrana sensacyjna, gdyż pierwsza porażka w historii Redboxu Węgorzy, 6-4 Alboysi wygrywają, może ta klatka na nich tak podziałała, bo przypominam, ten mecz był rozgrywany właśnie na boisku. Ja powiem tak, że obserwując Alboysów i w zeszłym sezonie, w poprzednim i na hali, to mi się wydaje, że to jest zespół, który nie może rozgrywać łatwych spotkań, że oni jeszcze nie... Teoretycznie łatwiejszymi przeciwnikami, że oni to tak powinni właściwie nie patrzeć w ogóle w tabelę, powinni mieć powygaszane monitory komputerów i ten potykacz przed meczami Alboysów powinienem stamtąd zabierać, bo jak oni mają nóż na gardle i przeciwnik z najwyższej półki, to potrafią się spiąć i naprawdę rozegrać kapitalne zawody i to niejednokrotnie udowodnili, natomiast gdy przychodzi taki mecz jakiś, wydawałoby się lekki, to oni jakoś takie rozprężenie jest. I Sebastian nie bardzo potrafi zapanować nad tą młodzieżą swoją, żeby oni się zmobilizowali od pierwszych do ostatnich minut. No natomiast tu potrafił, ja go słyszałem nawet tam u siebie w popularnej kanciapce, jak tam ustawiał zawodników i to nie o tym mówię, tylko o tym drugim z Juloko. Także no tak trzymać panowie, bo szkoda tych zdobytych punktów z zespołami z najwyższej półki, a potem przychodzą takie wpadki jakieś nieoczekiwane i porażki nie wiadomo skąd. Bardzo ważnym meczem, praktycznie o awans do tej pierwszej czwórki, było starcie Tyskie SM Silesia. No tutaj zero-jedynkowa sprawa. Kto wygrywa, praktycznie jest już w tej pierwszej czwórce. Kto przegrywa, no to musi naprawdę się modlić i czekać na jakieś korzystne rozstrzygnięcia innych meczy. No i ten mecz wygrała SM Silesia 1-0. Tylko jedna bramka to dobitka Ireneusza Kaliny w 36 strzału Kamoli. Świetny mecz w bramce Michała Płonki, ale i bramkarz Tyskich zagrał świetny mecz, tak mi sędzia zrelacjonował. Jeden mecz, jedna bramka rozstrzygnęła to, że Tyskie kończą tą serię, taką fantastyczną, zwycięstw. No i to już wiemy, no naprawdę muszą liczyć na to, że Atria przegra z Vision Express, a oni pokonają RR Projekt. To drugie chyba wydaje się formalnością, no ale Atria nie przegra z Vision Express, nie wydaje mi się. No i Tyskie przez to nie zagrają medale niestety. No ja bym tego tutaj tak jasno nie stawiał, bo to, że RR Projekt potrafi grać z mocnymi, to wszyscy wiedzą, a ten mecz dzisiaj, także wy już znacie ten wynik, a tu może się tak stać, że znowu Tyszanie popatrzą w tabelę, będą, z RR to tam jedziemy w połowie składu i może być różnie, natomiast Wirzyn ostatnio bardzo... Ale są zależni od Atrin. No są zależni, ale a to chcę nawiązać do tego właśnie, że Wirzyn wcale nie składa broni i oni też mają szansę wyjść z tej strefy ostatnich czterech zespołów i ja nie wierzę, że oni się położą przed Atrią i nie powalczą. Także tu jest racja, że praktycznie wszystko w nogach zawodników Atri. No Silesii natomiast gratulujemy awansu, który przypieczętowała jeszcze potem w meczu z Wyzwoleniem, ale teraz o Atri. Dwa mecze dzień po dniu, najpierw mecz z United, bardzo mocny skład na ten mecz Atri. United miało jeszcze tam jakąś matematyczną szansę powalczyć o coś więcej niż tylko ten takie spokojne utrzymanie, no ale tutaj zostali sprowadzeni na ziemię bardzo szybko, gdyż do przerwy było 6-1, Krzysiek Urbaniak, 4 bramki. Atria skończyła te ostre strzelanie i rozstrzeliwanie, można powiedzieć, FA i spółki w 32 minucie. Tam było 9-2 już. Naprawdę pokaz siły Kołbukowskiego i spółki. No i odpuścili. 5 goli z rzędu United, 9-7, no wynik fajny.
No ale do 32 minuty to był teatr jednego aktora i tym aktorem była drużyna Atri. No bardzo dobry występ. Ja rozmawiałem z kapitanem z Kłobukowskim tego zespołu i on mówił, że dzisiaj ciężki mecz. No ale tutaj nawiążę od razu do drugiego meczu. Sam mu powiedziałem, że wydaje się, że ten z Rockwell będzie łatwiejszy. No ale jak się okazało, nie był. W klatce grali. W klatce, tak. I tu troszkę na własne życzenie Atria o ten awans do pierwszej czwórki musi walczyć w najbliższą środę. Czwartek, przepraszam. No bo mogli sobie go zapewnić meczem z Rockwell, nie zrobili tego. No świetny występ właśnie Rockwell, który prawdopodobnie no na 90% tym spotkaniem zapewnił sobie utrzymanie, gdyż tylko RR Projekt może go w tej chwili wyprzedzić, ale do tego RR Projekt potrzebuje ewentualnie no, jednego zwycięstwa Matyskie i Węgorze, czyli ciężko będzie to zrobić. Natomiast jeszcze Rockwellowi został mecz bodaj chyba z Bykami, jak się nie mylę, no naprawdę... I tak już teraz można to powiedzieć. Bardzo dobry występ tego Beniaminka w tym sezonie. Damian Pluta, 4 bramki, ograna Atria. Atria i Albosi, tacy bardzo mocni przeciwnicy, pokonani przez Rockwell. Kto by się spodziewał, że Rockwell tak w sumie bez większych problemów prawdopodobnie zapewni sobie utrzymanie, a na pewno no, zostanie zapamiętany z dobrej, bardzo dobrej postawy w tym sezonie na pierwszej lidze. No ja bym się nie spodziewał, tutaj nic oczywiście nie ujmuję temu zespołowi, ale widać się, no to te granie w Redboxie przynosi efekty, bo przypomnijmy, że to też na początku była drużyna, która dostawała niezłe lanie i to praktycznie od wszystkich, no ale tyle lat przyniosło efekty, granie wiosną, granie jesienią, granie zimą na hali, bo choć oni zawsze powtarzałem, że oni na hali nie grają o jakieś tam wysokie cele, oni po prostu przychodzą się poruszać, to to ruszanie przynosi efekt, bo tam gra i Cyran, gra Dawid, przypomnij mi, Jastrzębski gra przede wszystkim, czy przede wszystkim ten właśnie ojciec, można tu powiedzieć, zwycięstwa z Atrią, Damian Pluta, 4 bramki, no powiem szczerze, tak z 2 lata temu to w życiu się nie spodziewał, że ten zawodnik może w pojedynkę wygrać i to z takim zespołem jak Atria, no a widać te w cudzysłowie treningi na Redboxie i te rozegrane mecze przynoszą efekt, bo dzisiaj takie fakty mają miejsce i nic tylko pogratulować. Gratulujemy Rockwellowi, aczkolwiek żeby jeszcze przypieczętować to, no to poczekajmy te parę dni pierwszych w tego tygodnia. Kolejny mecz, Czerwone Byki Węgorze, no tutaj do przerwy Węgorze załatwiły sprawę 6-0. Po przerwie fajna, bardzo fajna nawet gra Byków, wyrównana 3-3. No niestety Byki grają o miejsce 9-12 po wicemistrzu z poprzedniego sezonu jesiennego i wicemistrzu z hali, no nie spodziewałem się, że spadną do tej najniższej czwórki. Kłopoty kadrowe, kłopoty gdzieś jakieś wewnątrz zespołowe. Jeśli mogę coś powiedzieć, to kapitan się nie załamuje, Dorian Zachariasiewicz dalej walczy, dalej robi w cudzysłowie porządki w drużynie i już dzisiaj myśli o jesieni i o powrocie na te pierwszoligowe boiska, bo zdaje sobie sprawę. Czy mogą się jeszcze utrzymać? Nie? No mogą się utrzymać, ale to jest ciężkie, także takim językiem typowo może menadżerskim powiem, że on już przygotowuje zespół do jesieni, a twierdząc, że jeżeli się uda utrzymać, to będzie super, a jeżeli nie, to jesienią powalczą o powrót, no i o podium, co prawda w drugiej lidze, ale to zawsze podium. Zobaczymy, jak to będzie, ta runda finałowa tutaj wszystko rozstrzygnie. Juloko Albois i to była ta pieczęć Albojsów na już pewnym awansie do pierwszej czwórki na rundę finałową. Wygrana 7-2, bardzo dobry mecz, znowu Kocur, drugi hat-trick w tym tygodniu, tak jak mówiliśmy Blady, mówiliśmy K-designer Łukasz Jagiełło, to tutaj Kocur w tej pierwszej lidze dominator. Dwa hat-tricki, drugie zwycięstwo i Juloko, no matematycznie ma jeszcze szansę, ale to będzie ciężko, bo Atria i Browary muszą przegrać. No to dokładnie, natomiast tu się chciałem zatrzymać na chwilę przy Robercie. Pamiętamy, że do tej pory prym w tej drużynie to był Dawid Jakubczak, to był jego brat, to był dziedzic, a Kocur jakby troszeczkę w cieniu tych zawodników, ale widać tu jest duża wymienność i jeżeli tamtym dwóm idzie troszeczkę słabo, to Robert Kocur sam potrafi załatwić sprawę. Poczekajmy chwilkę. Tak, to pokazuje, że nie robimy tu żadnych cięć. Jeszcze raz o Kocurze?
No to co powiedziałem, że ale nikt nie słyszał. Potrafi wyręczyć tych wydawałoby się liderów nie do zastąpienia. Sam bierze sprawy w swoje ręce albo inaczej mówiąc w swoje nogi. Strzela, a ja przypomnę, że to raczej zawodnik bardziej taki z tyłu niż z przodu. Ale no potrafi też uderzyć z dystansu, potrafi przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść i myślę, że Sebastian Cukier tu robi dobrą robotę, że nie skupia się na jednym, dwóch gwiazdorkach, a ma taki naprawdę wyrównany zespół, co myślę, że dobrze mu wróży na walkę o Ekstraligę i przy ewentualnym awansie w tej Ekstralidze grze. Mówisz o Sebastianie. Wywiad, kolejny wywiad. Sebastian Cukier, Przemek Kępny przed meczem z Juloko. Jesteśmy przed meczem drużyny Albert przeciwko drużynie Juloko. Obok mnie Sebastian Cukier. Jakie założenia na ten mecz? Musimy wygrać, żeby się znaleźć w czwórce. Jeśli nie wygramy, no to na 60% nie wejdziemy, nie? Bo jeszcze nam zostaje jeden mecz później. Jesteście w czołówce, ale mieliście też jedną wpadkę z drużyną Rockwell, ale za to wygraliście z drużyną Wegorze. Do tej pory oni byli niepokonani. No wiem, no. Spieliśmy się na tym strasznie. No chłopacy dali siebie wszystko, nie no. No musieliśmy wygrać, bo jeśli by my nie wygrali, no to też z nimi to już by była już koniec, nie? Po nas i... Także dzisiaj z Juloko musimy wygrać, bo Atria wygrała wczoraj 9-7. Także, no chyba nie porozmawiam dzisiaj. No, małe przeszkody. Także no myślę, że damy siebie wszystko, no i zobaczymy, jak będzie, jaki wynik końcowy. No można powiedzieć, że mecz dzisiaj na szczycie, bo czołówka ligi i walczycie o awans. Tak, o awans, bo Juloko jest na 5. miejscu, ma 18 punktów, mamy 19, no i musimy wygrać. No jeśli ten wygramy mecz, no to już jesteśmy w czwórce. Życzymy powodzenia i gratulacji. Dziękuję. To był Sebastian Cukier z Albojsów. Przypominam, kapitan zespołu, który będzie walczył o medale w pierwszej czwórce. Wyzwolenie Simslesia, strasznie dużo meczy w tej grupie A było. No pieczęć to jest Silesii też na awansie do tej pierwszej czwórki, aczkolwiek powiem Ci, że spodziewałem się, bałem się, że mogli właśnie popatrzeć w tabelę, to co Ty mówisz. Tutaj Wyzwolenie na razie na ostatnim miejscu, jeden wygrany mecz, już na pewno będzie walka o utrzymanie tej najniższej czwórce. No ale nie popełnili błędu, na poważnie podchodzą do tej końcówki sezonu. Wiedzą, że te trzy punkty są równie ważne jak trzy punkty w meczu, z kim oni to grali, z Tyskimi. Bardzo szybko rozstrzygnęli ten swój ostatni mecz w pierwszej części sezonu na swoją korzyść. Dowieźli wynik 9-4 i chyba już szykują formę na te mecze rewanżowe. Ja tu tak przy okazji powiem, że mecze rewanżowe zaczynają się 2 czerwca. Terminarz pojawi się w piątek 30 maja, bo do czwartku są mecze pierwszoligowe. Ja w piątek poukładam to... Już niektórzy mi sugerują, oczywiście ja w miarę możliwości pomogę każdemu, żeby te mecze finałowe każdy rozegrał w terminie jak najbardziej sobie dogodnym. I 2,5 tygodnia, to co mówiliśmy, nawet niecałe, bo to jest jeden tydzień, drugi tydzień, poniedziałek, wtorek, koniec, potem piątek, rozdanie nagród po Bożym Ciele i rozstajemy się, wyjeżdżamy na wakacje, spotykamy się we wrześniu chyba 2. Tabela, pierwsze Węgorze, SM Silesia, Albojs. Te trzy drużyny już na pewno zagrają o medale. I teraz ta czwarta to jest Atria, Tyskie, albo Juloko. Chyba Atria jest najbliżej, bo wystarczy, że ogra Vision Express. Dół tabeli to tak Wyzwolenie, Byki już na pewno grają w tej dolnej, to jedno bezpieczne miejsce numer 9. Vision Express jeszcze może się uchronić, RR jeszcze się może uchronić. Zobaczymy, jak to będzie. No nie ma co dywagować, zwłaszcza, że wy już oglądając ten program będziecie dużą większą wiedzę będziecie mieli, bo rozegrane zostaną mecze poniedziałkowe. No my tu musimy Bartka wziąć ostro za uszy i niech się spręża, żeby ten program jak najszybciej się ukazał, żebyście wiedzieli, o czym my mówimy. Grupa B, Pap Szacun, Artkam. To było takie krótkie stwierdzenie przed meczu zawodników Papu Szacun, jak przyszli do mnie, powiedzieli, musimy ten mecz wygrać, wygramy, to będziemy już mieli na pewno utrzymanie. Nie udało się wygrać, był remis 3-3. Nic z tego remisu nie jest zadowolony. No oczywiście, no w takich sytuacjach remis jest traktowany jak porażka. No ale chwała jednym i drugim za walkę, zwłaszcza Artkamowi, który tam ma te problemy, jakie ma i przykro to mówić, ale nie wiadomo, czy ten zespół będzie dalej walczył w Redboxie. Ja myślę, że tak, że pan Artur mimo wszystko na wakacjach nabierze sił, odpocznie troszeczkę od tej piłki i zatęskni za nią przede wszystkim i we wrześniu znowu do nas powróci. Natomiast no, na tą chwilę jest jak jest, a to co wspomniałeś, remis nikomu nic nie daje, ale
jedni i drudzy muszą dalej walczyć. Dwa mecze zagrał FC Szacun Pap, pierwszy z SBL-em, 2-6, przegrana, no ciepło się zrobiło po tym meczu Gołmanowi i spółce, jeśli chodzi o utrzymanie, natomiast SBL zagwarantował to miejsce w tej środkowej części, co myślę, że jest całkiem dużym sukcesem. Spokojne utrzymanie się. No ja myślę, że to jest duży sukces Marka, bo on też ten sezon tak kulawo rozpoczął, natomiast się rozhulał strasznie i pociągnął swoją dobrą grą i takim przykładem charyzmy i woli walki cały zespół i myślę, że to jest bardzo przyzwoity występ tego zespołu. Drugi mecz FC Szacun Pubu to było starcie z SN Progress, no i tutaj do przerwy praktycznie sensacja, bo popis gry SN Progress, które grało bez swojego nominalnego bramkarza, prowadzenie 5-2, wszystko wychodziło graczom SN, natomiast nic nie wychodziło FC Szacunowi, no i wydawało się, że w ogóle oni przejdą obok tego meczu. No niestety dla SN Progress tak się nie stało, druga połowa to popis, Jan Pfeiffer 4 bramki, w całym meczu 5, zdominowali SN Progress, wygrali 7-5 i po meczu Goman mówi, no to super, mamy utrzymanie, on mówi, chłopcy nie, 3 drużyny spadają, nie 2, on mówi, o kurczę. No cóż, powalczą jeszcze troszeczkę, no ja tu tylko chciałem dodać, że tak jak w Ekstralidze mówiliśmy Jagiełło, w pierwszej lidze grupie Akocur, tak tutaj Pfeiffer błysnął dobrą grą i tym, że praktycznie w pojedynkę potrafił mecz wygrać. To takie bardzo ładne dla oka czasami przyjść na Rapid i popatrzeć właśnie na tą jedną perełkę w jakim zespole, bo to fajnie wygląda, zwłaszcza tam z góry jak się stoi i trzy mecze się ogląda i na każdym ktoś błyszczy. No, takie naprawdę fajne, stąd jeszcze bardziej zapraszam, pogoda dopisuje, teraz jest ciepełko, fajnie można posiedzieć sobie tam wieczorami. A dodam, że mamy stałych kibiców, sam wiesz, że jeden pan nas tam odwiedza regularnie, jest codziennie od poniedziałku do piątku. Może jakiś wywiad z nim trzeba zrobić? Chyba zrobimy wywiad i to już w tym tygodniu, bo naprawdę szacun za to, że zawsze ten czas znajduje i z takim zadowoleniem przychodzi, bo nawet w piątek, bo przeważnie obserwuję Ekstraligę i przy klatce stoi w piątek, poszedł na górę, bo mecze tylko na dużym boisku. No fajnie to wygląda, że ktoś całkiem z zewnątrz jest tak zainteresowany naszą ligą. Może drużynę chce skompletować jakąś i szuka tutaj potencjalne gwiazdy. Ostatni mecz Norma Auroland, no straszny problem Aurolandu, bo wiadomo już ta pierwsza czwórka zapewniona, no i tutaj może braknąć tych dwóch punktów, bo remis z Normą, która wreszcie jeden dobry mecz zagrała w tym sezonie. Braknie czy nie braknie tych dwóch punktów? No może braknąć, bo to, że oni zostaną w pierwszej czwórce i to jest pewne, natomiast do jakichś medali może, bo to się zawsze czkawką odbija. Dla mnie to była największa taka niespodzianka chyba tego tygodnia, bo Norma no, gra jak gra, tam są te jakieś duże problemy wewnątrz zespołowe, natomiast Auroland na takiej fali wznoszącej, no nie widziałem tego meczu niestety, nie wiem czy tam nie było składu, czy coś się stało. Juroka nie było. No. Widać wystarczyło, ale na pewno wynik taki zaskakujący i na pewno Tomasz Caputa nie był z niego zadowolony. Bonito, pierwsze 9 meczy, 2 mecze w tym tygodniu, będzie komplet? Czy będzie komplet punktów? No nie wiem, czy będzie. Ja myślę, że ten zespół poradzi sobie z awansem. Ja dodam, że to jest jedyny zespół, który jak na razie ma komplet zwycięstw na koncie i życzę im tego bardzo, żeby dalej tak zostało, zwłaszcza, że potwierdzili w pucharze, że ta passa dobra trwa i niech trwa jak najdłużej. Auroland, Estuning, te trzy drużyny na pewno grają o medale i teraz tak, albo KTG, albo Tausen. Tausen ma 2 mecze, musi jeden z tych dwóch meczy wygrać. Jak wygra, będzie grał o medale, uda się? Ja myślę, że tak. O utrzymanie, SN Progress, Norma, FC Szacun, PAP, jeszcze się może utrzymać, bo jeszcze jeden mecz. No czyli na razie Norma, SN Progress i zobaczymy kto trzeci. Druga liga, grupa A, Śląsk, Katowice, Gobliny, no mecz bez historii, 1-7, już po 10 minutach było 3-0, no Gobliny ciągle walczą o medale, a Śląsk już tak chyba, żeby dograć ten sezon tylko. No dograć, aczkolwiek to jest bardzo dobry sezon Śląska, bo co prawda na razie 11 miejsce, ale przed sezonem myśleliśmy, że będzie gorzej, natomiast Gobliny po takim jakimś małej zadyszce, dobry mecz w lidze, dobry mecz w pucharze, co prawda przegrany, ale bardzo dobry, także myślę, że ten zespół nie składa broni, zwłaszcza, że oni są w tej chwili na trzecim miejscu, ale mają tylko 8 spotkań, oni tych meczy teraz troszeczkę rozegrają więcej i jeżeli nie złapią jakiejś zadyszki, to ja myślę, że o ten awans powalczą. MPFC Sajsow 12-5, efektowny mecz Marmozety, Szymała w bramce.
Sajstow dopiero po przerwie zaczął strzelać gole, no ale efektowna końcówka sezonu. To był ostatni mecz MPFC, jeszcze jeden, no i tak ten sezon będzie na plus zapisany. Tak, MPFC to będzie pierwszy zespół, który skończy rozgrywki, no ale tak jak wspomniałem, zawsze my staramy się przynajmniej robić tak jak drużyny nas proszą. Tutaj Szymała bardzo naprawdę profesjonalne podejście do tematu. Ja zawsze dostaję rozpiskę miesięczną, że w takie dni im pasuje i tych meczy nie jest. Propozycji rozegrałem 14, a co najmniej jest 20, także ja wszystkim mogę tutaj zrobić terminarzowo dobrze, także ten zespół chciał szybciej grać, może wyjeżdżałem na wakacje i wakacje myślę będą udane, bo całkiem niezły występ tego zespołu w tym sezonie. Co prawda do walki o awans się nie włączą, ale myślę, że ta drużyna troszeczkę, tak można powiedzieć, po przejściach czyni stałe postępy i jesienią ja będę ich bardzo obserwował, bo myślę, że oni powalczą o pierwszą trójkę. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy lider tej grupy, Pap pod piątką. Tym razem okazał się on lepszy od Finimondo. 7-2. No, Tomek Kwiotek już rezerwuje stoliki na zakończeniu sezonu. No, już ma prawo, czy myślisz, że jeszcze ktoś tu może go dogonić? No, myślę, że tak. Chodź. To chwilka przerwy. Tak, dzień dobry. No to co, rezerwować stoliki czy jeszcze nie? No myślę, że tak, że ja inaczej myślę. Ja myślę, że na zakończenie i rozdanie nagród powinien przedstawiciel każdego zespołu przyjść, nie tylko z tej pierwszej trójki, także bo to warto nawet jak się czegoś nie ugrało, zobaczyć jak inni się cieszą i cieszyć się razem z nimi, bo to w końcu wszyscy razem stworzymy tą zabawę, także ja już dziś zapraszam wszystkich, a w szczególności tych, którzy będą zwycięzcami. MPFC drugi mecz w poprzednim tygodniu z Sigmą. Sigma wygrywa 4-3. Już prowadziła 4-1 w 42 minucie, natomiast w samej końcówce dwa gole MPFC. Z czasu brakło, żeby wywalczyć remis. Sigma w tabeli na 9, ale ten ścisk tam jest. Kto wie, czy jak nie wygra 5 meczów do końca, ma 4 mecze do końca. Jak nie uda się wygrać wszystkiego, to Sigma może gdzieś tam zahaczyć o jakieś trzecie miejsce, kto wie. No, Sigma się rozhulała, bo po takim niemrawym początku, to ty sam że dyskutowaliśmy o tym, sami o tym przypominałeś, że to oni przegrali z 7. Oni gdzieś tam oddali też punkty innej słabej drużynie, natomiast teraz takie marsz w górę tabeli i szkoda, że tak późno zaczęli. Ale ja tutaj też chciałem pochwalić kapitana tego zespołu, bo on tam gdzieś sparuje, gdzieś szuka cały czas kogoś do grania i zdaje sobie sprawę, że żeby coś ugrać, to trzeba podnosić swoje umiejętności, a to można zrobić tylko grając. Także ja myślę, że jeżeli ta tendencja taka takiego strasznego chciejstwa się w tym zespole utrzymie, to jesienią to będzie taki bardzo mocny team i bardzo poważny kandydat do walki o pierwszą trójkę. Drugie miejsce w tabeli utrzymuje Premium Appetite, zapewne nie na długo, gdyż te Gobliny mają 3 mecze mniej, 2 punkty mniej, no ale jest walka o medale w dalszym ciągu, no i potwierdzeniem tego wygrana Signum, aczkolwiek ciężki mecz, 2-1 do przerwy dla Signum, 4-3 w drugiej połowie Signum już prowadzi, natomiast finish Premium na korzyść tej drużyny, właśnie dwie bramki Wojciecha Sowy w całym meczu, hat-trick. No i właśnie ten gracz przechyla szale zwycięstwa na stronę Premium Appetite. 5-4, ogranie Signum, bardzo ważne 3 punkty dla jego zespołu. No bardzo ważne, Premium tu się też pokazało potem w meczu pucharowym z Hungerbudem, też całkiem niezły mecz, co prawda porażka 1-3, ale wiadomo z kim. Natomiast tu mecz walki, to taki był nieprzyjemny mecz do nawet do sędziowania, zresztą tam była dyskusja na temat właśnie sędziego po spotkaniu, zwłaszcza zawodnicy Sigmu mieli pretensje, przegrali 5-4, podejrzewam, że jakby był wynik w drugą stronę, to by przyszedł drugi zespół. No cóż, ja mogę powiedzieć, że to są takie mecze, się zdarzają naprawdę raz, że ciężkie do sędziowania, no i tu czasem zawodnicy mówią, że sędzia sobie nie poradził, ale czasami też zawodnicy do tego gdzieś skłaniają, że ciężko jest sędziować, bo jest dużo złośliwości, dużo fauli niepotrzebnych, dużo dyskusji. To zawsze powtarzam i powtarzałem pracując z młodzieżą, że no, pan sędzia jest od używania gwizdka, my jesteśmy od grania i nawet jak się sędzia w jednej czy w dwóch sytuacjach pomyli, to ja nie wiem, czy to jest sens mu to wypominać czy coś, bo on nie chodzi za zawodnikami, nie mówi im, że a tu źle zagrałeś, tam nie potrafiłeś strzelić z metra do pustej bramki.
niech się każdy zajmuje tym, co powinien, no, czyli zawodnicy grają, sędzia sędziuje i bawmy się w sposób jakiś tam normalny i bawmy się, a nie walczmy tu, bo tu aż takich stawek nie ma. OKF BIK Śląsk Katowice, ostatni mecz ubiegłego tygodnia w tej grupie. Kluczowy początek drugiej połowy, wcześniej był 1-0 dla OKF. Właśnie na początku drugich 25 minut ta drużyna strzela 2 gole, prowadzi 3-0, no i udało się dzięki temu dowieść 5-2 do ostatniego gwizdka. No mecz takich dwóch drużyn środka tabeli. Tak, tylko że OKF, przypomnę, tam takich kilka spektakularnych wręcz porażek bardzo wysokich i ten zespół chyba wrócił na swoje tory i tak z meczu na mecz coraz bardziej i coraz lepiej się prezentuje. Śląsk, no cóż, no drugi mecz w tym tygodniu, druga porażka, robią co mogą, ale widać mogą na razie tyle, ile mogą. Tam bodajże bez swojego strzelca najlepszego grali chyba ten drugi mecz. Niemniej jednak punkty poszły i cóż, kolejne rozegrane spotkanie i tak to bym zakończył. W tabeli pierwszy pap pod piątką, potem Premium Appetite, tylko że ten Premium Appetite ma najwięcej rozegranych meczów, 11. Gobliny Inwet 13, no chyba do piątego miejsca rozmawiamy o medalach. No, a tam będzie walka do samego końca i tym bardziej jestem ciekawy, jak to się zakończy. Ale jak się zakończy, to będzie dobrze, prawda? ZS1 Kosmik, grupa B. ZS1 zgodnie z planem, gdyż grał medale i wygrał ten mecz 3-1, łatwo nie było, no ale udało się. Udało się, 3 punkty są, tam dalej ten Marze, ten jeden w górę tabeli trwa, także z ciekawością obserwujemy kolejne spotkania i poczynania tego, jak niejednokrotnie żeśmy mówili, transferu roku. J-Commerce Weseli Grabarze, J-Commerce wreszcie dobry mecz zagrało, gdyż Grabarze miały do tego meczu dwie ostatnie mecze wygrane, także dobra forma Grabarzy. Tutaj 4-3, Michał Wistuba, 2 gole, no J-Commerce słaby sezon, ale takie przebłyski tej ich dobrej gry są i to był taki jeden właśnie z tych przebłysków. No słaby, ale w porównaniu z poprzednimi nie jest aż tak słaby, no tutaj troszkę mieli pecha, bo Darek Lamont, przypomnijmy, jest kontuzjowany, on to chciał troszeczkę lepiej poukładać, już w pierwszym meczu dość ciężka kontuzja, no i tak się stało, jak się stało, no i tu też szacun, że pomimo tego, że nie wszystko idzie po myśli kapitana tego zespołu, to jest progres i ten zespół już zapowiada, że jesienią będzie walczył może o wyższe cele. Pozbierało się po dwóch porażkach z rzędu Sports Pub. Ograł wysoko Gewko 7-2, no ale ta droga ku podium i tak daleko jeszcze. No Sports Pub troszeczkę rozczarowuje, bo to co pokazał na hali, to myśmy go myśleli, że tu jakoś bardziej wejdzie w tą ligę i będzie rządził, dzielił, a tu się okazuje, że te mecze są takie w kratkę. No ale co zrobić, no może będzie coraz lepiej i szanse jeszcze mają, bo na razie czwarta pozycja, ale tylko 8 spotkań, czyli aż o 3 mniej od Team Spirit drugiego w tabeli, czy o 2 od ostatniego miejsca prowadzącego w tabeli. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. A dalej o lidze porozmawiamy po chwili, bo ja muszę opuścić kolegów i iść, że tak powiem, załatwić klienta. Po krótkiej przerwie powracamy do omawiania drugiej ligi grupy B. Mówiliśmy o meczu Sports Pub Gewko, wygrana 7-2 Sports Pubu. Team Spirit ostatnie miejsce. No ostatnie miejsce mogło przypieczętować, no może jeszcze nie tytuł mistrzowski, no ale naprawdę tą dużą przewagę ograniem wicelidera. Wtedy jeszcze chyba nie wicelidera, no ale drużyny, która wysoko była w tabeli. I ten Team Spirit zrobił sporego, wydaje się, kalibru niespodziankę, gdyż pokonał ostatnie miejsce 3-2. No i teraz pytanie, myślisz, to była niespodzianka, czy to nie była niespodzianka dla Ciebie? Tak, dla mnie to była niespodzianka, ale nie aż taka jak w kolejnym meczu Team Spirit. Do tego dojdziemy, także reasumując, to był zespół, który dwie największe niespodzianki w drugiej lidze zrobił w zeszłym tygodniu. Bardzo, bardzo duże takie wahanie formy. No od razu nawiążemy do czego mówiłeś. Grupa Zarmen, drużyna, która miała 2 punkty przed meczem właśnie z Team Spirit. 2 remisy chyba mieli. 2 remisy mieli, tak. No i wygrała z Team Spirit 1-0, bramka Daniela Kutarby. Świetnie Zarmen chodził w obronie, ten Lewajka poukładał to od tyłu, świetnie bramkarz. No i Team Spirit, co o nich myśleć? No wygrali z pierwszym miejscem, przegrali z ostatnim. No. I nie z ostatnim miejscem nazwą drużyny, tylko z drużyną, która była na samym dnie ligowej tabeli. No właśnie, może dlatego, że grali dzień po dniu.
No troszkę niefartownie, bo to ja do nich dzwoniłem, bo wypadł jeden z zespołów, czy się zgodzą przyjść grać dzień po dniu. No ale to była ich decyzja, oni powiedzieli, że nie ma problemu, jeśli mogą pomóc, to bardzo chętnie. No i no, okazało się, że to trochę niefartowna decyzja, bo to co wspomnieliśmy, po bardzo dobrym spotkaniu 20-21 porażka, co prawda tylko 0-1, no ale punkty uciekły, a w walce o podium to będą bardzo ważne punkty, których może zabraknąć i troszeczkę szkoda. No tym bardziej, że Sport z Papisem Wittel tam gonią. No gonią, oni mają dużo mniej meczy i tutaj no jakoś nie wierzę, że nie dogonią, bo tu jest tylko 4 punkty, a 2-3 mecze, także no to może się zakończyć niezbyt miło dla Team Spirit. No laurka dla grupy Zarmen. No gratulacje, pierwsze zwycięstwo. Myślę, że może to spowoduje, że ten zespół troszeczkę się poukłada i troszeczkę zacznie myśleć mimo wszystko o jesieni, bo na dzień dzisiejszy mówią, że są troszkę podłamani tym, co prezentują i grubo się zastanawiają, co robić dalej. J-Commerce, Orzapak, no z grabarzami J-Commerce dobrze wyglądali, z Orzapak wyglądali źle. Wojtek Milewski, hat-trick, 7-0, Orzapak, bardzo dobry występ, najwyższe zwycięstwo w tym sezonie. No pogratulować i Bileskiemu za hat-tricka, bo to chyba pierwszy jego w tym sezonie. No J-Commerce, no cóż, no te kłopoty mówiliśmy, no może zachłysnęli się trochę 3 punktami z Weselimi, z grabarzami i myślę, że będzie też łatwo z Orzapakiem, łatwo nie było. Od początku do końca Orzapak rządził, dzielił na boisku, stąd wynik 7-0 i taki pewny środek tabeli tego zespołu. Bardzo wysokie zwycięstwo odniósł Sport Pap, to był drugi mecz tej drużyny w tym ubiegłym tygodniu. Mówiliśmy o tym, oni teraz będą gonić, gdyż mają... No przed tym tygodniem mieli tylko 6 rozegranych meczów, już w tym zagrali 2, mają 8. Lombard miał naprawdę serię kilku zwycięstw rzędu, no już widzieliśmy w nich pomału może nie faworyta czy jednego z kandydatów do gry o medali, gdyż tych punktów uciekło, no ale na pewno nie drużynę, która przegrywa mecz 12-4. Dawid Jabłoński 4, Mateusz Sosnowski 6, ta dwójka takich młodych, dynamicznych napastników Sport Pubu robi furorę w końcówce sezonu. No w dwójkę strzeli 10 goli praktycznie, taki duet nie do zastąpienia, 12-4 z Lombardem, to budzi szacunek i trzeba spokojnie podchodzić do meczu ze Sport Pubem, bo oni chyba wrócili na to miejsce, o którym myśleli przed sezonem, czyli wysoka forma, wysoka skuteczność, no i w dalszym ciągu walka o podium, o awans, bo tutaj tylko 4 punkty straty do trzeciego ZS1, a 2 mecze rozegrane mniej. Także tutaj 2 mecze mogą spowodować to, że ten zespół doskoczy do lidera. W czasie meczu udało się porozmawiać z Dawidem Felisem, rezerwowym graczem w tym momencie, kiedy był ten wywiad, Sport Pubu, Dawid Felis, Przemek Kępny, kolejny wywiad. Jesteśmy w trakcie meczu Sport Pub kontra Lombard.pl, obok mnie Dawid Felis, kapitan drużyny Sport Pub? Nie, kapitanem jest Krzysiu Kalisz, niestety Rafała dzisiaj nie ma, wyjechał gdzieś w celach służbowych, niestety musimy grać w małym osłabieniu, ale jest bardzo dobrze, no, wynik jak widać 1-0 dla nas jest bardzo, 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 bardzo dobry. Ja chciałem zapytać o ten sezon. Początek 4 wygrane, bo bardzo ładnie, potem przyszły 2 porażki. No niestety przyszedł troszeczkę słabszy okres, no, było to widać nawet w poprzednim meczu, który no, ciężko nam szedł, ale wygraliśmy 7-2. No, mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko z górki, będziemy wygrywać wszystko po kolei. Dystansu nie tracicie, bo macie jeszcze 2 zaległe mecze w stosunku do czołówki. Na co liczycie? Na mistrza jeszcze jest szansa? Oczywiście, chcielibyśmy walczyć o mistrza jak najbardziej. To czego wam życzę powodzenia. Dzięki wielkie. No i to był ostatni mecz właśnie Sport Pub Lombard, o którym rozmawialiśmy w drugiej lidze. Rzut oka na tabelę, no ostatnie miejsce ciągle na pierwszym miejscu, aczkolwiek no ta porażka ze Team Spirit no nie pozwala im jeszcze świętować. Goni Sport Pub, goni Sewitel, zobaczymy jak to się skończy. No, a skończy się już niebawem, bo jakoś ten czas jakby przyspieszył, jeszcze tylko tydzień maja. O czerwcu już żeśmy rozmawiali, że to tylko 2,5 tygodnia, czyli licząc, że gramy 4 razy w tygodniu ligę plus puchar, to jest 8-10 dni rozgrywkowych, także to śmignie bardzo szybciutko i kolejny sezon Red Boxu, myślę, bardzo udany i przynajmniej do tej pory, ja myślę, że nic nie wskazuje na to, że będzie inaczej w tych ostatnich meczach, przejdzie do historii,
No już dziś zapraszamy na rozgrywki jesienne, już dziś, zresztą ja wspominałem tu w kilku programach poprzednich, że już mam kilka nowych zespołów, ta liczba oscyluje w granicach 4 całkiem nowych drużyn, także to zainteresowanie jest w dalszym ciągu i myślę, że kolejny sezon, tym razem jesienny, też będzie udany i może nawet z większą ilością zespołów. Ale zanim sezon jesienny, zakończenie sezonu, już jakieś plany, jeszcze raz przypomnijmy. No zakończenie sezonu, tak jak mówiłem, dzień po Bożym Ciele w piątek, bo kończymy we wtorek, także tu będzie czas 20. Przygotować i te nagrody. Czerwiec, żeby było jasne. Czerwiec oczywiście, puchary. No i jeszcze raz przypomnę o turnieju, tam już zapisy ruszyły. Już na samym wstępie jest 12 zapisanych zespołów, także te nasze teamy nie śpijcie. Ja przypomnę, że wybiera się Kokociniec. Do Poznania jeszcze raz przypominam. Tak, który tam jedzie jako zwycięzca Pucharu Ligi z jesieni. Wybiera się Hungerbut i to Marian zapowiada, że tutaj nie dość, że swoją najsilniejszą ekipą, to może się jeszcze wzmocni, także jadą tam nie pograć. Będzie czerwona kartka Mariana obowiązywać również w Poznaniu? Nie, on dostał 5 meczy kary ligowych, także spokojnie Marian pojedzie i pociągnie swoich chłopaków. Ja myślę, że nie do grania, a do wygrania. Wolni strzelcy i jeszcze parę innych zespołów, bo i serwis Six Senses, który w zeszłym roku był, tam wtedy pojechał z nimi Adrian Świeży z pubu Szacun i zapowiada, że w tym roku też pojadą. Także myślę, że taka niezła całkiem ekipa stąd się wybierze i no szkoda, że ja nie mogę jechać, no ale to już siła wyższa. Czemu nie możesz jechać? No, obowiązki prywatne nie pozwalają, także będę trzymał za nich kciuki i nie ukrywam, że gdzieś tam będę zaglądał na telefon i na wiadomości, bo tam wyniki są podawane też na żywo, także będę mocno wam kibicował. To był kolejny odcinek Cafe Redbox, Adam Komin, Andrzej Rostropowicz. Sporo tych meczów było, no ale nie mogliśmy opuścić ani jednego. Widzimy się za tydzień, do zobaczenia.